Cześć, witam Was ponownie w kolejnym odcinku. Jak przeczytaliście w tytule, dzisiaj pieczarki. Pieczarki, które będą lekko pikantne, będą lekko kwaskowe, lekko słodkie. Można by to je podciągnąć pod nazwę umami, ale nic bardziej mylnego, one będą jak umamy. Nie jak umami. Takie pieczarki możemy włożyć do słoiczków, ale możemy również je podać od razu na ciepło, jak od razu na zimno. One smakują po prostu w każdej postaci. A więc, dobra, zaczynamy. W garnku gotuje mi się woda, to znaczy się gotuje. Nastawiłem, jeszcze się nie zagotowała. W tym czasie pokroję pieczarki. Chodzi o to, żeby pieczarki wrzucić na wrzątek, a nie gotować je od zimnej wody, bo wszystko co pyszne byśmy zostawili w wodzie. Dobra, i teraz tak. Przekrajam większe pieczarki na pół, a malutkie zostawiam w całości. Póki pamiętam, od razu wrzucę łyżkę soli płaską i łyżkę brązowego cukru. I teraz woda może zacząć za chwilę wrzeć. A my działamy dalej z pieczarkami. Pieczarki polskie, jak widać, świeżutkie, jędrne, twarde i takie wybierajmy, a nie jakieś skapciałe z tyłu z lodówki, które nie wiem, kilka dni, tygodni, miesięcy może tam leżały. Takich unikajmy, bo z nich nic nie zrobimy. A jak zrobimy za dużo, nie zjemy, bierzemy mały słoiczek lub dwa, wkładamy, zakręcamy i wstawiam do lodówki. Nic im nie będzie, dlatego że będzie dodawany ocet. A jak wiadomo, ocet konserwuje nam żywność. One oczywiście za chwileczkę stracą na tej objętości, więc nie przejmujmy się, że teraz to tyle wygląda, bo później ich będzie mało, a jak się je zacznie jeść, to końca nie widać. Po prostu. One są tak wspaniałe, takie później aromatyczne. Tak jak już wspominałem, lekko kwaskowe, takie i słodkie zarazem. No po prostu cudo. Dobra, nie będę tutaj więcej cukrował przy opowiadaniu o tych pieczarkach. Czekam na tą wodę, nie. Niezmiernie. Myślę, że 5 minut i będzie gotowe. Woda na pieczarki zaczęła wrzeć, więc otwieramy garnek i w wodzie lądują pieczarki. O tak. Trochę je ubiję, żeby zmieściły się wszystkie. Dobra. I teraz tak, od ponownego zagotowania się wszystkiego będę gotował pieczarki 10 minut. W tym czasie tak, rozgrzewam ten duży garnek i kroję 3 średniej wielkości cebule. Cebulę będę kroił w pióra. Cebula jest pokrojona, więc teraz tak, do tego garna, czy garnko patelni wlewam trochę oleju, bo będę smażył to wszystko na oleju. Sprawdźmy pieczarki. No one już zmniejszyły swoją objętość i pięknie pachnie. Teraz tak, pokroję 2 papryki, papryczki chili i posiekam 3 ząbki czosnku. Jeśli ktoś nie lubi pikantnego, nie dodajemy. Możemy ten krok ominąć. Ale proszę mi wierzyć,
z papryczkami, chili na pikantnie. Te pieczarki smakują obłędnie. Dobra, tak wystarczy. To nie są, wiecie, jakieś bardzo mocno ostre papryczki. One mają taki no, pikantny smak, ale nie aż taki, że wiecie, bardzo pali. Dlatego dodaję dwie, a zresztą pieczarek, cebuli, tego wszystkiego jest bardzo dużo. A ja lubię takie potrawy na pikantno. I w sumie to, co miałem mieć już pokrojone, mam pokrojone, więc teraz pilujemy cebuli, bo zaraz musimy tutaj podokładać trochę przypraw. Jak już cebula jest pięknie zeszklona, zobaczcie. O, ale pachnie, uwielbiam zapach cebuli. Dodaję koncentrat pomidorowy, prawie 300 gramów. I podsmażam chwilę razem z cebulą. On wtedy nabierze jeszcze lepszego smaku. Za chwileczkę koncentrat zacznie przybierać do dna garnka. I to jest właśnie znak, że powinniśmy dodać czosnek i papryczkę chili. I możemy przekładać pieczarki. Dolewam również wodę, w której gotowały się pieczarki. Kilka takich chochelek. Pamiętajmy, że ta woda była solona i był do niej dodany cukier. Teraz dodaję czerwoną, słodką paprykę, liść laurowy, ziele angielskie. Trzy liście laurowe. 5-6 ziaren ziela angielskiego, no, takie malutkie, to dałem 6. I płaską łyżkę czerwonej, słodkiej papryki. Chwilę to musimy tak podgotować. I dodaję pół szklanki octu 10%. To jest ocet spirytusowy. Dorzucam cukier. Oczywiście cukier jest to ciemny, trzcinowy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć łyżek cukru. Pamiętajmy, że ta woda również zawiera cukier. I troszeczkę wlewam jeszcze wody. To musimy sami kontrolować, żeby konsystencja zalewy nie była ani za gęsta, ani za rzadka. Musi być taka, jak w sam raz. I teraz będę dusił to około 15 minut. I ważne, żeby spróbować na smak. Pikantne jest. Ale mało słomy. I dusimy nieprzykryte. To musi się zredukować. Sos musi zgęstnieć. Wtedy będzie, tak wiecie, obtaczał te pieczarki.
No i po jakichś 15 minutach moje pieczarki są gotowe. Jeżeli sos nam nie zgęstnieje, możemy dusić je troszeczkę dłużej, nic im nie będzie. Musimy po prostu zrobić wedle własnych preferencji. A więc próbujemy. I można je konsumować od razu. Po prostu pychota, są słodko, kwaśno, pikantne, rewelacja. Wow. I ten sos. Rewelacja. Oczywiście one jak postoją, to jeszcze się tymi smakami, wiecie, nakarmią, przegryzą i będzie naprawdę wspaniała potrawa. A ja już się dzisiaj z Wami żegnam i zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału, wciśnięcia dzwonka, który poinformuje Was, kiedy wrzucę film. No i życzę Wam smacznego i tak prostych, wspaniałych potraw.